Dziesiątka rajców wstrzymała się od głosu w sprawie uchwały dotyczącej herbu Suwałk i zasad jego użytkowania. Jedynym radnym, który jednoznacznie powiedział nie, był Jacek Roszkowski. Pozostałych 12 radnych, mówiąc tak, wprowadziło nowy herb do historii miasta i jego przestrzeni publicznej. Dlaczego herb tak podzielił radę? Stanowisko PiS wyjaśnił Jacek Juszkiewicz. Jako kilka słów do pana prezydenta. Całe zamieszanie wokół herbu wynikło z chęci posiadania insygniów. No, nie było to na wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość. My dlatego też wstrzymujemy się. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że decyzja o zmianie herbu wynikała właśnie z tego całego zamieszania, które powstało od tych insygniów. Tutaj Komisja Heraldyczna wskazała, jak ten herb ma wyglądać, no ale w związku z tym całym zamieszaniem i no, z tymi różnymi aspektami związanymi, dlaczego ten herb zmieniamy, no wstrzymaliśmy się od głosu. I to tyle na ten temat. Zapoznając się z uchwałą i jej uzasadnieniem, nie trudno znaleźć genezę zmiany. Pomysł insygniów pojawił się przy okazji przygotowań do jubileuszu 300-lecia miasta. A powód zmiany herbu wskazał go radny Zbigniew Demezer. Oczywiście insygnia były pretekstem, ale podstawowym elementem zmiany herbu to, przypominam Państwu, żeby nie było wątpliwości, w 2003 roku Rada Miejska uchwaliła statut, gdzie załącznikiem jest herb miasta Suwałk. Od tego momentu ustawy nakazują nam dokonywać zmian w naszym statucie. I chcę Państwu powiedzieć, że dokonaliśmy jednej, drugiej, trzeciej, poszczególnych kadencjach zmiany i oczywiście chcieliśmy zrobić tekst ujednolicony kilkakrotnie, żeby normalnie się czytało nasz statut. Każdorazowo pan wojewoda informował o tym, że nie wyrazi zgody na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie tekstu jednolitego, gdyż jednym z elementów jest niezgodny z prawem herb naszego miasta. Więc mówmy do końca, że ten problem jest co najmniej od 2003 roku. Wreszcie podejmujemy decyzję, żeby to uporządkować zgodnie z decyzją pana wojewody, Komisji Heraldycznej i ministerstwa, które jest właściwie do tych spraw, czyli zgodnie z prawem. Przeciwnicy właśnie dokonanych i wprowadzonych w życie zmian podnosili również kwestię kosztów, ale uchwała wskazuje, że wdrożenie nowego herbu będzie odbywało się sukcesywnie. Istotna część radnych zadeklarowała już podczas sesji i do tej deklaracji przyłączył się również prezydent miasta, że zmiany na miejskim sztandarze zostaną sfinansowane z prywatnych datków suwalskich rajców. Do tego pomysłu przyłączyła się również Anna Gawlińska z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Tuż po sesji niewielka grupka młodzieży postanowiła zwołać marsz w obronie tak zwanego starego herbu, planując go na 4 października. W ogłoszonym na Facebooku wydarzeniu udział wzięło około 10 osób. Jak podało Radio Białystok, grupka niosła plakaty z hasłem „Zamiast herbu zmień Renkiewicza”. O wydarzeniu napisał też portal Suwałki Nasze Miasto. W internecie wciąż wisi petycja nawołująca do zablokowania zmian. Do tej pory podpisało ją niewiele osób. A kolejne raczej nie podpiszą, bo to już przysłowiowa musztarda po obiedzie. Organizatorzy marszu do chwili zamknięcia dzisiejszego wydania nie opublikowali ani jednego zdjęcia z wczorajszego eventu pod ratuszem, ale jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, niebawem do mieszkańców mają z rąk tej samej grupy trafić ulotki z wizerunkami radnych głosujących za zmianą herbu. W mieście nie brakuje również złośliwych po drugiej stronie barykady. Jeden z nich, zastrzegający anonimowość, podzielił się z nami takim komentarzem.